Żeby rozpocząć obróbkę, potrzebujemy narzędzia. W AlphaCam jest biblioteka kilkunastu narzędzi, które są instalowane domyślnie wraz z instalacją oprogramowania, ale raczej nie będziesz z nich korzystał w codziennej pracy. Dlatego od razu zdefiniujmy swoje własne narzędzia z określonymi parametrami. Z zakładki Technologia wybierz opcję Definiowanie narzędzia i na początku zdefiniujemy frez walcowo-czołowy z promieniem. Wybierz tutaj tę ikonkę. I tak, jako numer narzędzia i numer korektora wpiszmy 10. Są to wartości, jakie zostaną wygenerowane w programie obróbkowym. Numer narzędzia 10 spowoduje wywołanie narzędzia z gniazda numer 10 w magazynie narzędzi w maszynie lub tego, które jest przypisane do tego gniazda. I jeżeli będziemy definiowali obróbkę z korekcją narzędzia, to wartość korekcji zostanie odczytana z pola wartości korekcji dla tego narzędzia. Najczęściej stosuje się zasadę, że wartość numeru korektora narzędzia jest taka sama jak numer narzędzia. I tego będziemy się w tym kursie trzymali. Oczywiście, żeby zastosować korekcję narzędzia, musimy też zaznaczyć odpowiednią opcję w strategii obróbkowej, ale o tym za chwilę. W polu długość wpiszmy 45 i jest to długość narzędzia poza oprawką. Jako średnica wpiszmy 12 i jako promień naroża 0,5. W sekcji jednostki określamy, czy używamy jednostek metrycznych czy calowych. Wybieramy metryczne. W sekcji obroty wrzecione określamy obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli obroty prawe i lewe. Wybierzmy obroty CW, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W sekcji chłodzenie określamy rodzaj chłodzenia narzędzia. I w sekcji głębokość skrawania mamy dwa parametry. Głębokość skrawania, czyli efektywną długość ostrzy narzędzia, wpisz tutaj 10, czyli maksymalnie tyle narzędzie może frezować w jednym przejściu. A parametr maksymalna głębokość to efektywna długość ostrzy narzędzia plus wartość przewężenia, szyjki. I wpisz tutaj 40. I oznacza to, że narzędzie może zejść maksymalnie 40 mm w materiał, ale w jednym przejściu może frezować maksymalnie 10 mm. Czyli możemy wykonać na przykład 4 przejścia po 10 mm i już więcej nie możemy, bo przytrzemy materiał obrabiany trzonkiem narzędzia lub po prostu złamiemy narzędzie. Tak samo jak w jednym przejściu nie możemy zebrać więcej niż 10 mm, bo tylko tyle mamy ostrza i jakbyśmy chcieli obrabiać głębiej, to tak samo będziemy przycierać trzonkiem albo połamiemy narzędzie. Kolejna sekcja to posuw i obroty. Tutaj ustalamy parametry, z jakimi będzie pracowało narzędzie. Wybierz opcję ustalone i wpisz obroty wrzeciona 3000. Ustalony posuw 600 i ustalony posuw głębny 400. Obroty wrzeciona podaje się w obrotach na minutę, a posuw podaje się w milimetrach na minutę. Dodajmy jeszcze prostą oprawkę do tego narzędzia. Kliknij przycisk symulacja i w sekcji symulacja oprawki wybierz proste i w sekcji uchwyt narzędzia jako długość wpisz 60 i jako średnica wpisz 40. OK. I da nam to prosty model oprawki w formie walca, jednak warto z tego korzystać, ponieważ gdy przypadkiem źle określimy głębokość frezowania, pokaże nam kolizję podczas symulacji i będziemy mogli to zmienić jeszcze podczas programowania obróbki. Aby zapisać to narzędzie, kliknij OK. Otworzy się domyślna lokalizacja narzędzi i otwórzmy tutaj nowy folder kurs AlphaCam. OK. I zapiszmy to narzędzie pod nazwą Frez12R1. Klikamy zapisz i OK. Frez jest już zapisany. Zamknijmy to okienko
I teraz już do obróbki będziemy mogli wykorzystywać nasze narzędzie.